Fajne te zestawy. Dobrze, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ze mną inny gracz wreszcie, no, Bartuś. Nie ma. Dobrze, to ja sobie fendem pojadę na początku. Dobra. Bo w sumie na live to cały czas rzędy remorałem, to teraz o fendem trzeba pojeździć. No. A ile był? Chyba 6 godzin. Gdzie? 7:15. Lagi mam. Mówisz? Dobra, zgadzało się. A, bo pewnie film przesyłasz, dlatego masz lagi. O, ale w ogóle to i tak nie działa, że bez tego. Film przesyłam, a nie ma jakichś dużych lagów. Czasami są takie lagi, że tu fajnie się z tego środka jedzie. Kuk się tu jedzie środka. Nie, fendem też nie jest tragicznie, co ty. Nie widać. No tak, tylko że to ja ktoś przyszedł do mnie. Dobrze. Ja jadę na tą drugą stronę zagajnika orać. No dobra. Ja tutaj odoram tak do równa. Tylko uważaj, bo ten płotek ma tam kolizję. Okej. Nie, ktoś mi tu gadał wczoraj, że się tym fendem nie da z kabiny orać, a się da. Czy bo ja mam lag, bo ta kierownica tak dziwnie mi chodzi. Bo na lagach tak czasami mam. Jak lagi są, kierownica tak wolno skręca strasznie i tak przerywa ją jakby. Wiesz, o co chodzi? No. O, no dlatego mi się nie chciało z tym z środka jeździć, to głupio. A tutaj ty skoks. Ta ręka chodzi. No ja nie wiem. I ogólnie ta macha, fajny ten rzędy w ogóle wygląda. Był na chwilę. Dobrze. Nie mogę na razie gadać. No także dzisiaj sobie robimy orkę, bo na live wczoraj jak sobie grałem, to mnie tak chęć naszła, żeby sobie odcinek nagrać z tej akcji. Z tymi maszynami. Na 16:30 na zegarku. No, damy sobie czas na 5. Do tej 18 może zleci czas. Mamy 2 minuty odcinka także. Myślę, że to jakieś 20 minut powinno pęknąć pole. Także będzie gitara. Zaraz wrócę. Dobrze. No i widzi ta. Na multi sobie gramy elegancko. Z kabiny sobie położymy, a czemu by nie? Bo mogę. Fen tu walony, tylko tam gdzie wycieraczka jest, jasno. A później sobie położymy trochę jumpirem. Coś pumy tutaj nie widzę na drugim polu, chyba zaryła w ten sup. Dobra, już jestem, mogę grać dalej. A nie, ona tutaj sobie orze, dobra. Ale tutaj muszę się przestawić, bo ty zaraz mi tu w sup zarąbiesz. Kolego. Ma? I pracownik? A jak? Znaczy on by zawinął, tylko on by tak zawinął, że no. Że on jak obraca pół, to już miał koło słupa pół. No to tam chwilę co przejedziemy tutaj. On na te ząbki nie patrzy, bo na te ząbki i tak później się przejedzie po przyczniakach, bo się najwyżej zostawi i kultrem się przejedzie i nie będzie widać. No, pół mapy mamy zaorane, także luz. Dobrze, fajnie. Puma to się z pługiem od wtorku nie rozstaje. Jak rządy. Ej, no Puma zaczęła orać w środę, dobra. Nieważne. Ale tu jest trochę większa strona chyba. Jest dużo oranie. O, Fen dopiero niedawno dołączył. Dopiero no, świeży pług tutaj przy Fendzie jest także. Ten nas nie ma, nie? Ten nas nie ma. Jo, z przyczepami cię trzeba było jeździć. On też dużo przełóż, nie? Tych tam. Dlatego czekaj, zboże mamy. Zboże mamy 300 par tysięcy. Uuu, przejdzie 400 par. 400 ton. No tylko, że też na początku dużo było sprzedawane, także myślę, że z 600 na pewno było. O. No myślę, że z 200 ton leciutko było sprzedane. Na początku jak kosiłem, to było wszystko. To była dobra cena, to wszystko było sprzedawane od razu. Co? Chyba ile z tego nie mieli. Nie chcę. Może jednak. Nie.
A lekcje? Dzisiaj. No nie było, że coś innego dostrzegam. Nie, nie. Elegancko idzie ta orka. Z tej strony się trochę lepiej orze, bo są troszeczkę dłuższe przejazdy niż tam chyba. Tu u mnie? No. Czy tam? Tam jest chyba trochę krócej, mi się zdaje, z tamtej strony. Ciężko pójdzie te pole z tymi pługami. A jak? No ja już mam tu połowę zagajnika zaorane, to... Chyba jeszcze dwa przejazdy. Albo jeden. Tam trzeba będzie poprzecznik zrobić, nie? U góry. Od zagajnika. Będziesz musiał go zrobić. Już chyba zaraz będę robił. Live z 13, nie? Co, dzisiaj? A ja nie wiem, co się będzie za live, bo ten film nawet nie wiem, kiedy wleci. W dniu tego filmu to nie wiem, co będzie za live, ale no, coś na pewno będzie. Ale dzisiaj, czyli dnia 27.2, tak, będzie 13. No, bo ten film to zanim wleci, to będzie marzec. Bo ostatni przejazd i ten... Nie właśnie nie wiem, czy wrzucić 15 czy CS-a. Kurde, nie wiem, co wrzucić pierwsze. Nie wiem też. Bo tak naprawdę teraz miałem przez ostatni czas tylko jeden dzień na inne serie. O, dzień dobry. Cieba. Tutaj ten był spadek ostry. Niezła skarpa tu jest. O, słyszę John Deere'a i żyjapę. A Fender jakoś tak lepiej się spoza kabiny orze. Mówię, nie z środka, mi się bardziej lepiej z tego. Tutaj z kabiny się fajnie orze. No, z John Deere'a fajnie wygląda w środku. Wróci się, nie? To widać tak pług fajnie. Znaczy, jak się odwróci, to tak ta kamera idzie tak fajnie. Na bok. O, właśnie, zapomniałem sobie lusterek włączyć. O, już sobie wyłączyłem lusterkę. A jaką masz ustawioną grafikę? Najwyższą. Grałem na średniej, ale miałem lagi. Ja mam najwyższą, bo mnie komp daje radę. Ciekawe, że ten film będzie ważny, bo trochę zwiększyłem ustawienie OBS-a. Ciągle nagrywasz, tak? No. Znaczy teraz ostatnio to już nie, bo nie było czasu. Teraz ile już jest dni? Od środy chyba codziennie są streamy. Kiedy był live z 13? Czwartek? W czwartek, tak, bo kupiłem w czwartek. Dobra. No to ja tu teraz ten. Jadę na koniec, jadę prosto. Nie. Jo, możesz to wyrównać. Jadę? To dobra. A ja mam, dobra, ja mam dwa przejazdy i tu zagajnik będzie zaorany już. Ja tutaj zaraz będę poprzeczniaczek robił. Robiony? No ale Fenda przynajmniej jak się jeździ, to nie ściąga jak Zundira. Gdzież no, tak rzuca. Na tym polu chyba nie, ale na tamtym co oraliśmy na live, to tam fajnie go ściągało. Fenda? I Fenda ściągało. Byłem, także tak krzywo jechałem. Jechałem z tego. O, Puma jest tu. Elegancko. No. Się zastanawiam, gdzie jest Puma, a Puma jest tu. No, dlatego wybrałem sobie takie pole, żeby koło Pumy sobie mniej więcej jeździć. No, mamy 9 minut, a my mamy już połowę pola walnięte. Koło 20 paru będzie, nie? Podejrzewam. No, na taką, na luźny odcinek wystarczy. I inny, nie? Niż ciągle te 19, teraz trochę z 15. Dobrze, to o, weź sobie tu fajne. Pracownika i weź to wyrównaj, jo? No dobra. A ja tu poprzeczniaczek zrobię. Tam do końca weź przejeść to wyrównać. Nie wiem, się jeździ nawet. Direm. No, jak nie obciążnika, tak fajnie bokiem na to. No, już nie widziałem na live wczoraj. A teraz już tak nie lata, jak ma obciążnik z przodu, to już tak nie lata. No, mniej trochę. Ale i tak jeszcze go rzuca, albo przez to, że mam lagi.
Dobra, pracownik jedzie? Dobra, wyrówna ładnie. Na równo. No, nawet trochę bardzo za prawo. Trochę za bardzo do prawej, ale... Dobra, chyba wyrówna. Nie, wyrówna ładnie. O, nie dorzuci. A nie, dobrze, nie tutaj. A nie, dobre jest. Zaraz poprawię. Prosto szło, nie? No to mówiłem, że za prawy, bo tutaj wiedziałem, że miałem trochę krzywo. A co mnie idzie teraz? Dobrze. Żeby było prościej. Idę zobaczyć, co tam Puma robi, czy... A, jeszcze jedzie, dobra. A nie, o, już zawróciła. O, ale ładnie zawróciła, no. No, no, ładnie, ładnie. Taki lwi pazur zrobiła. Dobra, ale to i tak się po tym, po odcinku poprawi to. O. Się później poprawi, ważne, żeby całe pole zaorała. To w takim życiu to tam się poprawi. No i dobra, i 11 minut, teraz trochę dłuższe przejazdy, czyli trochę, no. Troszeczkę szybciej teoretycznie powinno pójść. No. Oby. Szybciej było. No, tylko tam jest znowu brzuszek na tym polu, to tak. Nie, to tak jakoś. Gdzie jedzie pracownik? Co? Co? Nie, tu jest taki brzuszek po prawej. A tu jest taki wąskie, takie długie kawałek. I potem jest taki znowu taki, taka odnoga. Poczekaj, ja pojadę tam za tobą i we dwóch tak będziemy jeździć jeden za drugim. A to dawaj dotaj na pusto, dawaj z tej strony. Tu jadę. Dobrze. No, disco tam kogoś. Nie, chyba. Chyba. No, chyba nie. No, trochę za daleko może. Dobrze. O, i potem to na raz się przejedzie tu. No, dwa razy poprzecznie chyba jest zrobione. No. Trochę z kabiny trzeba poorać, bo... No tu się mówię, bardzo fajnie się tu z kabiny jeździ. No ta łapa tak fajnie chodzi. No. Mnie też, no. Też jest, ale tu chyba lepiej na mnie. 13 jeszcze te ręki były, pamiętam. 13 też były. No, ale wiem, nie wiem, czy w 13 więcej nie było przypadki. Już nie trafiały, ale w 13 chyba jeszcze więcej było. To takie bardziej chyba popularniejsze było w 13. Tylko że w 13 to bardziej te ursusy miały ręki. O. No, no, no. Jakoś tak większej to jeszcze nie udało mi się spotkać. Ręki? Ale no. Gdzie? Tutaj takie już. Nie, no w 13. Ja mówię, a ja tam w 13 mało grałem. A jak widziałem na YouTubie, to te ursusy, te ileś tam, to tam pełno miało tych rąk. No, na 17 się trafiały jeszcze. W 17? A no może. No, ja w 17 jeszcze ten, taki chłop jeden robi i ten. Polska 30, może go kojarzysz? I on nagrywał, właśnie robił mody swoje. 17 no to jeszcze chyba robi, nie wiem, się wydaje. I ten. I on właśnie dodawał rękę tam na przykład. No, a do 19 już nie ma. No. A w 19 to już jest całkiem co innego, można powiedzieć. Już tak się to zmieniło wszystko. No, w 19 to tylko John Deere kupuje, tak. Tu jest ten taki jakby brzuszek. No tak. Tutaj, no. Wzruszone, tak jest. No dobra, jeden przejazd i będzie trzeba brzuszek zaorać. Dobra. Nie, nie, krzywy. Prosto jest. Krzywo też prosto. No. No pójść, w sumie w farmingu to tam większej różnicy nie ma, czy prosto, czy krzywo, bo i tak jest prosta tekstura. No. Jak kresz na niskiej jakości, to ten. To jak na przykład jadę teraz w tam stronę, to się pojadę w drugą, nie? W poprzek. A! No,
No ja, bo na niskich dobra, jestem, tylko w jedną stronę tekstura. Nie ma się. Ale właśnie to jest głupie. Słuchać mój komputer, czy, znaczy laptop? Że tak ten? Słuchać go, czy nie? Nie, nie wiem. By. Dobrze, to ja ten tutaj kawałek założę i się... To już tego, to już chyba do końca tego odcinka będę orał tym lirem, nie? Zwłaszcza, że chcesz się zamienić. A bo dobra, idę. Zobaczcie, dopłumy jeszcze na chwilę i zaraz idę do żundira. Okej. Okay. A co tu ciekawego puma wytworzyła? A dobra, ona to wyrównała. A to elegancko. Ja, jak to pole po... Ostro poszło. A puma jest tu, dobra. Dobrze, już możesz dać żundirkę, tak? Moja maszyna. A to ja tutaj wezmę ten. Tamtą stronę. Tutaj wezmę fendem, będę wyrównywał. A ty tutaj to ten zaoram, nie? Jo. I tam poprzeczniaczek na dole można zrobić od razu. O, no. Ten odcinek trwa. 16 minut. Nie, dużo. No, to ja mówię, że tak do 30 minut będzie. Bo nie wiedziałem, jak to pole jest duże. Znaczy, no jak biegałem, to... Dwa razy zrobię poprzeczniak. O, tam na dwa razy będzie chyba. Tu od tych drzewek nie będę robił chyba poprzecznego. Tak? Bo trawy ja nie wiem też, czy będę robił, czy nie. Tu chyba będę dojrzał do końca. Bo sobie zrobię taki jeden, żeby nie było, bo to tak trochę nierealnie. Że wierzę się tylko i ten, i po trawie. Dobrze. A w kolejnym odcinku, jeśli będzie z 15, to będziemy chyba już powoli uprawę ci siać, nie? No, uprawę już pod siebie jakieś robić jakąś. Albo zrobimy uprawę ciew, że jeden będzie uprawiał, a drugi siał. No chyba, że tak. Plus pracownik, nie? A, to jest... Nie. A się zobaczy, bo ile mamy? 3 ciągniki. No. Pierwsze trzeba wszystkie pola zaorać. No, jeszcze trochę jest tych pól. Ale już dużo zaorał. Nie narzekaj. Puma już dużo zaorała też. No. Też ładnych kawałków. No, takie duże pole. No tam na dole, po lewej, to tam te wszystkie pola orała Puma. Puma tam cały dół jechała. Tak patrzę, to w sumie naprawdę fendem nie jest najgorzej z kamery. Znaczy z środka, z kamery z środka. Tam lepiej się jeździ z tą łapą. Jo. A czy 13 będzie na kanale? Nie wiem. Na pewno na live'ach będzie, ale czy na odcinkach, to nie wiem, czy mi się będzie chciało. No, na live'ach będzie. To czy mi się tak bardzo mocno będzie chciało, może jakaś akcja mi się tam spodoba, to może jakieś żniwa się wam. Bo w sumie tam są fajne kombajny, jakby nie patrząc. Gdzie? No w 13. No. A tak na live'ach te ujęcia robiłem, to fajnie to wyglądało. Tak se stałem i kombajn jechał elegancko, to wyglądało. No tylko, że 13 jest, wersja polska jest nieobsługiwana, także no, po angielsku wszystko jest. Nie jest? Nie ma polskiego. Czyli ten na Steamie jest... Ten na Steamie jest po angielsku? No. Dobra. Fajnie chociaż w ogóle jestem, że w ogóle jeszcze ta 13 jest, nie? Do kupienia. O, 11 też jest. Za jakiś czas to już nie będzie się dało ich pewnie kupić, takie np. 11 czy 13. Nie wiem. Za jakiś kilka lat. Czas pokaże. Na przykład 9, nie wiem, czy się kupi jeszcze 9. Oj, na Steamie chyba 9 nie ma. No nie wiem. Nie, bo patrzałem, jest tylko 11, ale tak ogólnie to na internecie nie wiem, czy jest gdzieś jakaś ta 9. 9 już nikt nie kupuje. Tak. No, bo w sumie ci, co kiedyś tam w tych czasach grali, nie? Jak ona była modna.
Ja też grałem w 13. Ja też grałem w 9 Halo. Ale to na kompie miałem, a kompo już nie mam. Chyba 6 lat. Grałem 9, ale nie wiem kiedy. No też trochę czasu minęło. W 9 grałem. Ja od 9 tak można powiedzieć, że zacząłem. Nie w tamtych czasach, ale, ale grałem. No, pierwszą chyba w nią zagrałem pierwsza. No ja pierwsze grałem w 8. W 8 uczyłem się grać, czyli tak jakby nie grałem, tylko się uczyłem grać. Chcesz mi wiedzieć? No. Trybkami? Jo. Dobra. Jeszcze obiad na pole przejdzie. O, to elegancko. No. A już 18, a to już kolory się zmieniają, widać powoli. O. Ale w sumie ja mogę na konsoli cofnąć czas, ale no. To ja idę zamówić. Dobra. Wiesz co? Masz tam zaorane już? Nie, robię jeszcze poprzeczniak. Dobra, tak skończysz. To tutaj od tego pola weźmiesz jeden przejazd, jo? A już na dole będę robił poprzeczniak. Dobra. Bo tu na raz będziesz miał na jeden przejazd. Ja już zacznę poprzecznik do sobie robić. No i ja, tak jak mówiłem, 23 minuty będzie iść. No tak jest, ciężko wyliczyć ten czas w sumie. O, ale i tak nieźle. Jo. Że... Jak my na live w godzinę takie duże pole walnęliśmy. Koślawe. Też przez takie kręcenie jest, nie? Też trochę czasu to wszystko zajmuje. No na zawrocie, tak nie? W koło, jak tak się w koło po prostu cały czas w koło, znaczy nie mówię w koło, ale tak po prostu cały czas zawracać i tylko ten na takim prostokącie, to przecież to szybciej jest, nie? Logiczne, niż takie jakieś na przykład do, nie wiem, na przykład takie doorywać. Znaczy dobrze to powiedziałem, tylko takie jakieś, nie wiem. No, ja tam wolę i tak takie nierówne kawałki, bo się dużo lepiej też na nich robi. To szybciej, ale po prostu to jest ciekawiej, nie? Nie, że szybciej, tylko po prostu jakoś lepiej się jeździ. Nie, mówię, że te są ciekawsze, a tamte są takie bardziej, szybciej się na tamtych robi, bo szybciej. Dla tamtych to bardziej ten, dla pumy wolę zostawić. A no, pracowniczka. To nie będzie tam tego. Chłopca tu drogę ora tam. Wyrąbane ma drogę. On mnie rozwala ten pracownik. Droga jest nałożona inna. Nie jest ten, tylko taka jakby tekstura. Nie no, droga jest teksturą kultywatora zrobiona. A, no to mówię no. Dobra i zaorane i elegancko. A my sobie pójdziemy pobiegać. Albo może tu pumie później wyrównamy pole, żeby tak na równo miała. W sumie te brzuszki wszystkie moglibyśmy mu poorać, nie? Pumie. Później. Odcinku tu jeszcze? Nie, później. Czyż po? Po odcinku. Tu można by było w sumie na prosto puścić i te wszystkie brzuszki wyorywać już. Okay. Żeby ona tylko jeden prosty kawałek miała, nie? Prosto. Idę. Dobra. Dobra, także... No, to było na tyle z tego odcinka, 18:19, na razie. Ja mogę sobie na konsoli ustawić godzinę, także spokojnie, bez różnicy. A ustawiłem sobie 16, bo ładne kolory były po prostu. O. Mogę na przykład drugą w nocy ustawić, ale to po co? Co, koniec już? Dobrze, także no, czekamy. O, no, miniaturka w sumie jest zrobiona. No. Coś chciałbyś jeszcze jakieś ostatnie zdanie powiedzieć? Nie. Dobrze, to mamy 24 minuty. No to myślę, że na odcinek idealnie. Także następny odcinek będzie z 15. Za x czasu, bo w sumie my sami nie wiemy, kiedy zaoramy tą mapę, tak? Właśnie, to jeszcze jest dużo później. Znaczy no dużo, wiesz. Dużo jest zaorany, a też trochę zostało. Tutaj jest zaorane, a to jest małe pole, to jest raz, dwa. No tutaj. Ten tu na tego kumna miał. Tutaj może na... O, drzewo nie ma kolizji, to puma może orać. Dobra, to się da. Dobra, także na razie, trzymajcie się, cześć! Nie ma. Dobrze.